Witamy kolegów hodowców i wszystkich sympatyków kanału. Dziękuję za zainteresowanie. Dziś ponownie odwiedzamy Tomka Klimczaka. Dobry wieczór. Któremu chciałem zadać kilka pytań, o które prosili mnie hodowcy w komentarzach czy w telefonach. Kolejne pytanie dotyczące chorób gołębi. No i takie dwie poważne choroby, salmonelloza. Są też różne postacie salmonellozy, z tego co się orientuję, czy byś mógł o tej salmonellozie i różnych rodzajach salmonellozy opowiedzieć. I rozróżnienie salmonellozy od paramiksowirozy, nie? To są te choroby, na które szczepimy, ale jakby już coś wystąpiło, to jak to w ogóle odróżniać? Znaczy tak, czyli tak, jeżeli chodzi o salmonellozę, no to postacie są wiadomo, one może być na przykład tak, że u jednego gołębia mogą być naraz dwie różne postacie, nie? Czyli tam ta postać jelitowa, czyli no głównie te gołębie chudną, to najczęściej właśnie w tym okresie jesienno-zimowym można wyłapać, że taki gołąb jest dużo chudszy jak te inne. Najczęściej ten kał jest właśnie zielonkawy, ale to nie jest woda. Przy paramyksowirozie gołębie dużo piją i leją, a przy salmonellozie to jest biegunka, która jest koloru takiego zielonkawego, ale to jest biegunka, a nie ten wielomocz. Czyli ten kał może być taki śluzowy, lekko ciągliwy, ale to jednak widać, że to jest ta frakcja kałowa. A przy paramyksowirozie to jest sama woda. I przy salmonellozie gołębie nie piją większej ilości wody, a przy paramyksowirozie piją większą ilość wody. No i oczywiście przy paramyksowirozie to jest plaga, to choruje naraz całe stado. A przy salmonellozie tak, żeśmy mówili, że to pojedynczo, powolutku zbiera sobie te gołębie. Przy salmonellozie, no to oprócz tej postaci, tej pokarmowej, tej jelitowej, to jeszcze mamy tę postać stawową, czyli te zapalenia stawu tego łokciowego albo tych stawów na nodze, czyli najczęściej tam stawu stępu. No to wiadomo, noga puchnie, czy tam staw ten łokciowy, tam myślę, że na tych zdjęciach, tam, które pokazaliśmy, fajnie tam widać na przykład to zapalenie tego stawu. Przy salmonellozie jeszcze jest ciekawa ta postać oczna, gdzie u gołębia dochodzi do, pierwsze zaczyna mrużyć właśnie oko, jest taki silny światłowstręt, później ta tęczówka się odbarwia, źrenica się rozszerza i na końcu to ta źrenica staje się taka biała, nie? Czyli przestaje widzieć na to oko, a drugie oko najczęściej jest normalne. Oprócz tego jeszcze właśnie taka ciekawa postać to jest ta postać nerwowa. No i tutaj właśnie tu ewentualnie mogła być jakaś pomyłka, czyli nerwowa postać salmonellozy, no i objawy nerwowe przy paramyksowirozie, czyli też właśnie te skręty szyi. Natomiast tu różnica jest taka, że tak mówię, no to wiadomo, że to są gołębie pojedyncze, czyli przy tej paramyksowirozie mamy 50 gołębi, które leje i pada, a 1, 2, 3 będą miały objawy nerwowe. Przy salmonellozie praktycznie te będziemy mieli tylko tego gołębia z tymi objawami nerwowymi, ewentualnie jeszcze kilka upadków, a pozostałe gołębie będą normalne. Przy salmonellozie ta postać nerwowa się przeważnie pojawia w młodych gołębi, w takich gniaździaków jeszcze. I nie są to do końca takie skręty głową tylko, nie są to same skręty głową, są to takie w ogóle różnego rodzaju drżenia. Czasem te gołębie wywracają się na plecy, mają problemy z chodzeniem. Czasem ta głowa gdzieś jakoś tam na przykład odchyla je tak do tyłu, jakby się chciały właśnie przewrócić. Także te objawy nerwowe są troszkę inne. Mimo że same te skręty głowy, szyi głowy mogą wyglądać podobnie, natomiast i tło przebieg tej choroby i sam wygląd tych objawów nerwowych jest w samym razie inny. Myślę, że w filmiku, który tam pokazaliśmy, tu właśnie jest pokazana salmonelloza, postać nerwowa. To wyraźnie to widać, te różnice. A jeśli już występuje paramyksowiroza, to w jaki sposób tą paramyksowirozę leczyć? No, ktoś nie zaszczepił, no zawalił, dobra, starło się, wiem, że powinien zaszczepić, no, ale jak już wystąpiła ta paramyksowiroza, to co powinien zrobić? Znaczy tutaj jedyną możliwością, jak już mamy takie podejrzenia, że to jest paramyksowiroza, no paramyksowirozę trudno jest zbadać, bo przede wszystkim to jest choroba zwalczana z urzędu, czyli no, jeżeli to, laboratoria tego nie chcą badać, a nawet jakby to tylko kilka laboratoriów, które mogą zbadać tę paramyksowirozę, trwa to dosyć długo, a jeszcze jest coś takiego, że jeżeli oficjalnie faktycznie ta paramyksowiroza by wyszła, no to takie laboratorium musiałby powiadomić powiatowego lekarza weterynarii, no i takie stado gołębi de facto by powinno być usunięte, bo to jest choroba zwalczana z urzędu. Tutaj nie jest tak jak w przypadku tej ptasiej grypy, gdzie gołębie na to, no niby też jest choroba zwalczana z urzędu, ale gołębie na tę chwilę na tę ptasią grypę nie chorują.
Tutaj paramaksywiroza jest zwalczana z urzędu, gołębie chorują, także de facto takie stado powinno być do likwidacji. I tak samo strefa obok by była tak samo strefa wyznaczana, i czyli generalnie jest to bardziej poważna sprawa niż... Znaczy według przepisów to jest taka sama sytuacja jak przy ptasie grypy. No. Czyli gdyby wystąpiła jakiegoś hodowcy paramaksywiroza, zostałaby stwierdzona w laboratorium, to byłaby strefa buforowa wokół tak, tej... Tak samo by były wybite te gołębie i tak i w strefie buforowej te sankcje tak samo? Tak, tak. To wszystkie byłyby takie same restrykcje jak przy ptasiej grypie. Tyle, że no, na szczęście jest tak, że no, jest podejście takie, że w przypadku tej... Znaczy tak, no raz, że no, na szczęście się tego tak no, powiedzmy nie wysyła, raczej widać to już na podstawie objawów, a dwa, no na, jeszcze nie... No, nie tylko w Polsce, ale w ogóle no, jednak się to tak rozdziela te paramaksywirozy kur od tych paramaksywirozy gołębi. Chociaż mimo, że jest to ten sam wirus, mimo wszystko nie w żadnym kraju takich radykalnych kroków się nie podejmuje. Nie? A wtedy gołębie szczepione byłyby inaczej traktowane, że ich traktują jako... Trudno powiedzieć. Jako, nie wiadomo. To w sumie przy tych chorobach zakaźnych to wszystko decyduje już później powiatowy lekarz weterynarii. On za to odpowiada i na jego on praktycznie w tym momencie może robić w danej sytuacji co uważa nie? Za stosowne. Także... Ale gdyby już ktoś tą paramaksywirozę miał i to w jaki sposób powinien postąpić? Znaczy tak, jeżeli mamy już, czyli tak, mamy takie podejrzenia, czyli tak, chorują nam głównie gołębie młode, leją, padają, schną. U jednego chociaż pojawiły się objawy nerwowe, bo tam mówię, wystarczy, że może ich w ogóle nie być, ale najczęściej po czasie się pojawiają, to w tym momencie jedynym sposobem, żeby te gołębie jakoś wyprowadzić z tego, no to są szczepienia interwencyjne. I naprawdę nie ma co się bać tych szczepień. No po prostu innej metody nie ma. Nie da się podać jakiegoś antybiotyku, jakiegoś leku. Wiadomo, tam leki osłonowe, czyli jakieś witaminy, leki osłaniające, leki działające osłonowo na nerki, na wątrobę. Tutaj jak najbardziej są skazane, ale podstawą leczenia jest jak najszybsze szczepienie i szczepionką, ja przynajmniej robię tak, że szczepię szczepionką pojedynczą, jednoskładnikową na samą paramaksywirozę. Też wolę te szczepionki oparte na tych szczepach gołębich, no ale mówię, jeżeli nie ma takiej możliwości, to obojętnie jaką szczepionką na samą paramaksywirozę, żeby te gołębie zaszczepić. I najczęściej jest tak, że po 2 tygodniach od szczepienia zaczyna ta choroba się już wycofywać, gołębie przede wszystkim przestają lać, kończą się te upadki. Nie ma co się tutaj martwić, że na przykład po szczepieniu będzie tak, że te słabsze gołębie nam popadają i nagle zrobi się taki odsiew, że wszystkie te, które były chore, padną. Raczej ta choroba trwa nadal tak, jak trwała i po tych 7-8 dniach, jak zaczynają się wytwarzać te przeciwciała, zaczyna się wyciszać. Jeżeli ten efekt po tym pierwszym szczepieniu nie jest jeszcze satysfakcjonujący, czyli jeszcze te gołębie polewają, to po 3-4 tygodniach można je jeszcze raz zaszczepić. Ale tutaj przy paramaksywirozie, to jeszcze raz powtarzam, nie ma co czekać. Jeżeli faktycznie wydaje nam się, że to jest ta choroba, znaczy mamy takie już podejrzenie, inne rzeczy są wykluczone, objawy są typowe, to jak najszybciej szczepić. A to jeszcze chciałem dopytać odnośnie chorób. Kolejna kwestia, że mamy różne typy ospy, tak? Czy jak z lotowaniem gołębi, które przeszły ospę? Czy takim gołębiowi to... A, chodzi o te postaci. Mhm. Bo są, z tego co się orientuję, jest... Difteroida. Jest postać taka, że występuje jakieś placki na końcówkach, no plackowata, może być zewnętrzna, a czy może być też wewnętrzna i jak to... Znaczy, powiem tak, jest niby taki podział na tę ospę difteroidalną, czyli te wiamy dziobowe i że przy ospie mogą się też tworzyć takie zmiany na narządach wewnętrznych, tam na sercu i tak dalej. Tak powiem szczerze, wydaje mi się, że raczej jak, tak z doświadczenia gołębie, które przechorowały znaczy tak, są hodowcy, którzy mówią, że faktycznie przeszły gołębie ospę i część tych gołębi się zgubiła, ale też mam bardzo dużo przykładów takich, że gołębie, które przechorowały ospę, normalnie lecą dobrze i nie ma tam jakiegoś, nie ma skutków jakichś odczuwalnych w przyszłości. Także ja bym takiego gołębi nie usuwał. Już bym faktycznie tak się stało, że z jakichś powodów nie zaszczepił przeciwko ospie i ta ospa by była, to myślę, że te gołębie, które by z tego, znaczy te gołębie z tego wychodzą, to jest bardzo takie, że uciążliwe jest później chodzenie do tego gołębnika i oglądanie tych biednych gołębi. To człowieka później denerwuje, zniechęca. To po prostu te gołębie, jak to przechorują, to raczej jest duża szansa, że będą normalnie lecieć. Większy problem jest z tą paramaksywirozą, bo tu faktycznie jest tak, że dużo tych gołębi, które to przechorują, się gubi. Jak przychodzi jakiś cięższy lot, to te gęby później pękają.
Znaczy, a jak już to pytam, jak długo może takie ozdrowienie z ospy trwać? No, Że kilka te tygodni. chrosty się utrzymują i tak Długo, dalej? długo. To nawet 3-4 tygodnie potrafią się utrzymać. I one potem co, same odpadną? Odpadają, zmniejszają się, odpadają same. Nie ma co tego zrywać. To raczej samo to później. Po przejściu ospy można powiedzieć, stado się samo uodporniło. Znaczy, ja też w przypadku ospy też robię takie szczepy interwencyjne, że jeżeli mamy jakieś przypadki ospy, to raczej, żeby szybciej to zakończyć, to warto jest wszystkie te gęby zaszczepić. Gąb, który przechorował ospę, na pewno już na ospę drugi raz nie zachoruje. To już jest pewne. Tak jak, że ospę przeżyje, to już na ospę nie zachoruje. No, tutaj jeszcze ciekawe jest, jeżeli chodzi jeszcze takie, tak wtrącę, o leczenie tej choroby młodych, bo też dużo ludzi o to pyta. Czyli tego tak zwanego adeno. To też trzeba pamiętać, że tutaj przy chorobie młodych to z czym musimy przede wszystkim walczyć, to jest odwodnienie u gołębi. I dlatego przy chorobie młodych najważniejsze jest to, żeby podawać im elektrolity, żeby mieli dostęp do wody i podawanie elektrolitów. Natomiast kiedyś był taki sposób leczenia choroby młodych, że na przykład mieszało się 3-4 antybiotyki naraz, dawało je do picia, żeby któryś tam zadziałał na te bakterie coli, żeby te choroby jakoś tam wyleczyć. I tu bym tylko chciał zwrócić uwagę, żeby generalnie od takiej metody odchodzić, bo te wymieszane 3 antybiotyki ze sobą tak zmieniają smak wody, że gołębie tej wody nie chcą później pić. I przez takie działanie możemy sobie, pogłębiamy tak jakby to odwodnienie u gołębi i czasem możemy spowodować jeszcze szybsze upadki, jeszcze cięższy przebieg tej choroby. Także pamiętajmy, że przy tej chorobie młodych jak największe nawodnienie tego gołębi, czyli elektrolit, dostęp do wody i ewentualnie jak antybiotyk, to jeden, taki, który jest dosyć stężony, żeby nie było trzeba tego dawać, 20 ml na litr. I najlepiej taki, który się nie wchłania z jelit, czyli taki, który najmniej obciąża gołębie. Czyli typowo, który działa na bakterie coli, nie wchłania się z jelit, podany razem z elektrolitem. I tutaj pamiętać o tym właśnie, o tym nawadnianiu tych gołębi. To jest główna przyczyna jakichś tam upadków przy tej chorobie młodych, to jest właśnie odwodnienie. Nie? A spotkałem się teraz jeszcze, tak popularne się zrobiło podawanie środków na trawienie przy chorobie, jakichś kropelek i tak dalej. To faktycznie działa. To przy takich lekkich przebiegach najbardziej. Bo na przykład w ogóle teraz jest tak, że jeżeli są te gołębie zaszczepione tą szczepionką zawierającą te rotawirusy, to te przebiegi są dosyć łagodne i tu faktycznie często wystarczy jakieś pobudzenie tego układu pokarmowego. Są takie różne ziołowe środki też, takie mieszanki ziół, które tam typowo do walki właśnie do takich, do tak zwalczania. No one często się nazywają, że to one są na adeno, no ale to one generalnie pobudzają też pracę układu pokarmowego, działają jakieś tam przeciwbakteryjnie, to przy tych gołębiach, które są szczepione przeciwko temu rotawirusowi, to nawet takie rzeczy wystarczają. Także dziękujemy tutaj za obszerne informacje i do zobaczenia. Do zobaczenia. Znamy wszystkich. Dobry lot. Dobry lot.